Dzień dobry. Chcieliśmy przywitać wszystkich dzisiaj. Nie wiem, czy wszyscy widzieli już wideo. No i może zacznę od tego, jakie były wstępne założenia, no bo musimy się chyba trochę wytłumaczyć, że robiąc Legion właściwie wytreśliliśmy, znaczy kilka słów jest z Legionu samego. To podstawowym naszym założeniem było, że Legion jest montażem obrazów, że to są obrazy poszukiwania tych, którzy zbawią ruiny Europy. Znaczy, my uznaliśmy, że to jest opowieść o ruinach. I dlatego szukaliśmy tego materiału fan footage'owego, bo interesowały nas współczesne obrazy medialne ruin. I właśnie na poziomie medialnym, to może Andrzej więcej o tym powie. I w ramach tego najbardziej nam się wydała ciekawa scena 9 z Legionu, w której jest dyskusja Mickiewicza z Rapsodem. I Mickiewicz mówi o królestwie ducha, a Rapsod mu mówi o właściwie o ruinach, o strzępach. I my postanowiliśmy trochę wbrew Wyspiańskiemu stanąć po stronie Rapsoda i powiedzieć, i szukaliśmy tekstu, bo też nie chcieliśmy takiej publicystyki wprowadzać prostej. Tutaj znaczy pisać własnego tekstu i Dorota zaproponowała tekst Róży Luksemburg o ruinach, napisany zaraz jak wybuchła pierwsza wojna światowa o wojnie. No i tam trochę ten tekst przerobiliśmy i przetłumaczyliśmy fragmenty i zestawiliśmy z Wyspiańskim i on też jest w takiej modernistycznej frazie, więc bardzo brzmiał jak Legion, jak fragmenty Wyspiańskiego. I to mi się wydaje, to jest taki zarys głównego pomysłu dramaturgicznego. A w ramach tych obrazów to staraliśmy się zachować podział 12 scen. Nie wiem, czy nam się to do końca udało, ale 12 obrazów, to znaczy scen obrazów i podzieliliśmy je na 4 podstawowe tematy, z których pierwszy to była natura, później przedmieścia, później przemoc, no i zmartwychwstanie, znaczy, którym się kończy Legion. I to jest pierwsza część, z którą zderzamy, to wezwanie Lazarona. Lazarona, którego szukaliśmy w ogóle znaczenia, co to znaczy Lazaron, to się pojawia u Wyspiańskiego i znaleźliśmy go u Słowackiego, i że to jest lud, który śpi, który nie może się obudzić. No i na koniec ta Ania, mówiąca też tym Róży Luksemburg, wzywa lud, który nie może się obudzić. No i może Andrzej, powiedz trochę o tym, jak szukałeś tych materiałów fan footage'owych. Tak, znaczy rzeczywiście te nazwy, czy kategorie, które wspomniał Tadeusz, są takie trochę robocze, bo jakby jakoś trochę wychodziłem z takiego założenia, że pewne rzeczy jakby trzeba nazywać, żeby gdzieś sobie ten materiał porządkować wizualny, ale z drugiej strony myślałem takim porządkiem, że to się przede wszystkim jakby w tym doświadczeniu wizualnym jakby musi łączyć. Także jakby też pewne kategorie językowe jakby są pewnym pomocą, kluczem jakby do montażu, ale niekoniecznie jakby są dobre, jeżeli jakby funkcjonują, dlatego też tam nie ma żadnych tytułów, tych części, nie pojawia się żaden tekst, że bardziej chodzi o też takie działanie jakby obrazowością i taką wizualną percepcją. Tak? Bo to wydaje mi się jakby bardzo kluczowe w tym przesunięciu, którego dokonaliśmy, tak? Czyli jakby zrezygnowaliśmy właściwie totalnie jakby z takiej warstwy dramatu Wyspiańskiego. To jest daleko idąca jakby zmiana, radykalna, wariacja i tak dalej. Ale to, co jakby wydawało się jakby z tej struktury najciekawsze na pewno dla mnie, to była ta gra, która się jakby między tymi poszczególnymi scenami, obrazami, takimi scenicznymi tableau jakby uruchamia, tak? Z tym, że tutaj jakby szukaliśmy takich punktów zapalnych czy momentów wydarzeń, zjawisk, które gdzieś w tych ostatnich latach jakoś mocno przekształcają tą Europę społeczną, polityczną, kulturową. I myślę, że takim najbardziej takim początkiem, i to myślę, że tutaj się gdzieś zgodziliśmy wszyscy z tym, że takim początkiem tego, co się dzieje, co obserwujemy, jest Utoja. Tak? Znaczy, to jest ten 2011 rok i taki właściwie pierwszy tak radykalny gest z wewnątrz, a nie z zewnątrz.
Europy, tak? Jakby wymierzony oczywiście w tą ideę wolnej, zjednoczonej, tolerancyjnej i wiele innych Europy, ale właściwie dokonany przez prawdziwego Europejczyka. I ten, to, co jeszcze się pojawiło w jego manifestie i tym niepodległościowym, tam 2081, o ile się nie mylę, i co wtedy jakby... Tak. Deklaracja niepodległości. Tak. I to, co się wtedy wydawało jakby radykalne i ekstremalne w tym tekście, właściwie bardzo szybko stawało się językiem bieżącym polityki. I to nawet nie polityki skrajnej, tylko nawet takiej polityki konserwatywnej, neokonserwatywnej i tak dalej. Że właściwie dzisiaj to, co mówią, to umiarkowane, konserwatywne jakby środowiska, jakby właściwie jest językiem, którego Breivik tam używa. Tak? Jakby to przesunięcie jest bardzo widoczne i właściwie to był taki początek też chyba znaczący, dlatego że to jest właśnie z wewnątrz, tak? Że jakby ta destrukcja się gdzieś w środku rozpoczyna. I tak też jest z Molenbeek i z tymi zamachami w Paryżu, w Brukseli, że one, mimo że są ISIS-owe, tak naprawdę jakby wyrastają ze środka stąd, tak? Że to jest ten taki wizualny mechanizm, jakby, że możemy produkować pewne manipulacje wizualne i propagandę wizualną gdzieś na zewnątrz, nie wiadomo, bo te filmy ISIS-owe jakby wyglądają produkowane jakby w Dolinie Krzemowej, a nie w Arabii Saudyjskiej, czy już w ogóle w Iraku, czy w Syrii. Ale właśnie one jakby wywołują ten efekt, że właściwie już nie trzeba nawet rekrutować takiej fizycznej armii w Europie, bo ona się jakby sama znajduje, tak? I to też jest jakby gdzieś nie... Jakby chyba bardzo ważne, że te pęknięcia i ta erozja jakby następuje jakby w środku tej struktury europejskiej, że tam jakby są te pęknięcia, które są ciekawe i tam właśnie chyba należy szukać tego legionu, tak? I to są te potencjalności. Jakby powiedziałem o dwóch, ale oczywiście pojawia się bardzo znaczący protest kobiet, czarny protest i ten protest waszyngtoński, bo one też mają to taki charakter trochę taki ponadpolityczny, tak? Że rzeczywiście jakby stawały się takimi zjawiskami, które przecinały, miały ogromną moc, podobnie zresztą jak myśmy akurat tego nie wykorzystywali, ale jak ACTA, które jest dobrym przykładem, gdzie jakby wbrew jakby pewnym podziałom politycznym, jakby pewien ruch się wokół pewnej idei zbiera i to jest jakby, i to mi się wydaje też bardzo, bardzo kluczowe, ale pojawiają się tam bardzo różne rzeczy, bo jakby oczywiście pojawiają się doświadczenia jakby uchodźców, pojawiają się kwestie jakby Stanów Zjednoczonych, Dakoty, pojawia się kwestia jakby muru izraelsko-palestyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakiegoś rodzaju pejzaż, który chcieliśmy zarysować, ale jakby cały czas korzystając jakby z tego, co jest dostępne jakby w internecie. Po prostu szukaliśmy jakby hasłami, kategoriami. Duża część tych materiałów jakby nie była w tym sensie planowana, że nie widzieliśmy, do jakich rzeczy się dokopiemy, tak? Widzieliśmy, że się dokopiemy do dziwnego takiego ujęcia żołnierzy węgierskich, którzy ćwiczą pływanie w całym ekwipunku, basenie, które wygląda jak w hotelu spa, tak? To są jakieś takie dziwne obrazy, które no właśnie są niespodziewane, tak? I są jakimś takim zgrzytem swego rodzaju. I mam też nadzieję, że jakoś to się udało tego materiału też zebrać, tak? No i to też jest bardzo ważna gra pomiędzy jakby pierwszą częścią a drugą, która jest już tym monologiem, czy wizualnym monologiem, że też trzeba to tak traktować. No i jest to też jakby bardzo świadomy pętla, to czy jakby gdzieś uznaliśmy, że właśnie nie film, nie zamknięta forma, tylko jakiś rodzaj takiego trochę też ambientowego pewnie powracania, jakby gdzieś jest tym rodzajem działania, który będzie wywoływał te reakcje, które sobie gdzieś założyliśmy, tak? Czy te emocje, które sobie założyliśmy. Także gdzieś to chyba jest najbliższa forma jakby temu doświadczeniu jakby tego konfliktu wizualnego, który mamy, żeby go właśnie tak przesuwać, tak? Że jakby właśnie obrazy. Tyle, jeżeli to było logiczne. No i też to jest w jakiś sposób, o czym rozmawialiśmy wcześniej, spójne z wyobraźnią Wyspiańskiego, bo mieliśmy taki problem, trochę ten Legion, jak się dzisiaj czyta, że on był też odrzucony z teatru, jakby Wyspiański próbował wystawić, że to jest taki tekst poetycki, który się właśnie w paru miejscach rozpada, nie wiadomo, co z nim zrobić. Znaczy, nas jakby przerażała wizja, że mamy posadzić aktorów i kazać im to czytać. I dlatego szukaliśmy intuicji, która tam się mogła kryć, właśnie intuicji wizualnej. I dobrze, że mówisz o tych pęknięciach, bo wydaje mi się, że tym głównym pęknięciem, tym, co
otworzyło, to było to słowo Lazarum, które jest takie tajemnicze, obce, kojarzy się właśnie z tą przestrzenią Morza Śródziemnego. Tak, bo to chyba jeszcze jest kwestia tego, że jakby to, co się oczywiście też pojawia, jakby rozpisywaliśmy sobie te wydarzenia i te wszystkie zjawiska, hasła jakby na wielu płaszczyznach, jakby te podziały jakby na tuły, przednieść i tak dalej, one jakby same się narzucały poprzez to, że jakby w zależności jakby o czym mówimy, jakby lądowaliśmy w takiej wizualności jakby morza, wyspy, krajobrazu, takiego ruchu z jednej strony, z drugiej strony ruin i to ruin tych blisko wschodnich, bo mamy tam obrazy z Aleppo, z Iraku i z tego doświadczenia, ale w ogóle tych takich, oczywiście są przedmieścia i to nie tylko te związane z, nie tylko Molenbeek, ale także jakby cały Neapol, La Scampia, bo gdzieś jakby szukaliśmy takiej energii, jeżeli to tak można nazwać, która takiego właściwie bardziej nie energii, tylko pewnej potencjalności zrywu, tak? Takich przestrzeni społecznych i taki też związany z pewnymi doświadczeniami jakby marginalizacji, bycia na uboczu, jako braku jakby odbicia też jakby w sferze polityki czy polityczności, które rzeczywiście mogą stać się taką przestrzenią gdzieś pomiędzy. I to takie, trochę tu chodzi o takie wbijanie klina, tak? Jakby szukanie, jakby rozwalanie pewnych takich dychotomii zastanych, takich polaryzacji, żeby gdzieś jakby szukać jakiejś alternatywnej, w cudzysłowie ewolucyjnej jakby przestrzeni, tak? Ale żeby jakby ją też, jakby nie tylko ją nazywać, bo myślę, że ja mam z tym osobiście jakby problem, że mam wrażenie, że jakby sfera wszelkich dyskursów dzisiaj jakby gdzieś doszło do ściany, tak? Że gdzieś jakiś taki potencjał zmiany jest w ogóle w obrazie i w myśleniu obrazami i polityki czy polityczności wizualnej, tak? Że to chyba jest to, co też jak działa też skrajna, jakby skrajne ugrupowania, jak choćby ISIS, tak? Czyli jakby oni operują obrazami, w tym są do przodu, tak? I pewne budowanie też jakiejś takiej kontrsiły i krytyczności względem jakby czytania jakby musi następować w obrazach, a nie w języku, tak? Czyli jakby my musimy jakby krytycznego czytania obrazów uczyć przez obrazy, a nie przez jakby przekładanie jakby tego na język, bo to się jakby gdzieś blokuje w bardzo takich hermetycznych przestrzeniach, tak? Ja to mam wrażenie, że to trzeba jakby gdzieś mocno wypychać, tak? Tak, żeby oddziaływało też szeroko i silnie, więc gdzieś pewnie za tym jest jakiś nienazwany, nie wiem co, postulat, nie wiem czego, tak, ale może właśnie wchodzenie jakby w radykalnie przestrzenie mediów po prostu. I też dlatego ten tekst Róży Luksemburg nam się wydał taki niesamowity, bo zupełnie inny od jej tekstów. To są obrazy, ona tam pisze, tutaj te fragmenty się pojawiły, ona pisze o tym bydle leżącym, zabitym razem z ludźmi. To są bardzo takie namacalne obrazy zniszczenia i mi się wydaje, że takie myślenie o tych obrazach wojny z pierwszej wojny jakoś koresponduje z tym, o czym ty mówisz, o tej polityczności obrazu dzisiejszej. Tak, to znaczy, że jakby te ruiny, wydaje mi się, to też w ogóle jest dużo cenniejsza jakby analogia doświadczenia jakby historycznego jakby w związku z pierwszą wojną niż z drugą wojną światową. Tak? Znaczy, trochę też jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście dokonuje się, czy dokonała się właściwie jakby radykalna taka zmiana technologiczna. Społeczne i to są wszystko takie ruchy, które są gigantyczne, a właściwie jako społeczeństwa, a szczególnie jakby to społeczeństwo gdzieś europejskie, jakby sobie nie potrafimy jakby z tą zmianą, która się trochę dokonała poza nami, jakby poradzić tak ideowo, myślenie jakby o jakby i o polityce, jakby i o społeczeństwie w ogóle, także gdzieś to, co jest chyba najważniejsze, to jest takie radykalne przeskoczenie jakby myślenia jakby do przodu, tak? Że gdzieś nie można jakby starymi kategoriami, nawet odświeżanymi, sobie z pewnymi zjawiskami kompletnie globalnymi i oderwanymi od starych porządków jakby radzić. Także jakby gdzieś jakby siła musi być w takim artystycznym, jakby radykalnym geście jakby przerzucenia, tak? Nie wiadomo pewnie gdzie, tak, jeszcze.
ale jakby te próby są gdzieś, wydaje mi się, bardzo potrzebne, bo to jest pewnie, to jest zupełnie pewnie osobny temat, ale wyspiański, więc pewnie się z tyłu pojawia jakby kwestia klątwy ostatniej. I to jest jakiś taki problem, który ja mam. Od razu się muszę przyznać, że nie widziałam tego spektaklu, więc nie wypowiadam się jakby na jego temat wszystko. Natomiast jakby to, co jakby mam, to jest być może to, co jest jakby paradoksalnie ważniejsze, bo to jest to doświadczenie medialne już tego, jak ten spektakl funkcjonuje. Jakby miałem coś, co się pojawiło, coś bardzo przewidywalnego, to znaczy jakby od razu uruchomił się stary konflikt i właściwie przynajmniej w tym zewnętrznym odbiorze mam wrażenie, że się w ogóle polityczność nie uruchomiła. To znaczy jakby to są tylko jakby umacnianie się jakby zastanych pozycji, koniec. Pytanie, czy trzeba to jakby zobaczyć, więc to jest jakby pewnie Tadeusz jakby jest w stanie odpowiedzieć, ale czuję, że gdzieś właśnie ta strategia, ona nie działa już. Takiego myślenia o teatrze politycznym. Żeby to trochę wam dać złapać oddech i też to zachęcić wszystkich do rozmowy, jakoś tak zupełnie intuicyjnie, ale kilka rzeczy mi się odzywa. Bo mówicie o tej polityczności obrazu, a ja jak wchodzę na waszą, nie wiem, projekcję, instalację, to po prostu natychmiast odpływam. Znaczy ten obraz mnie po prostu niesie, no wodzi, nie wiem, ale raczej niesie, po prostu dokładnie tak jak morze, jak fale, tak jak tam zresztą te metafory, dużo tej wody się tam pojawia, ale chodzi o to, że ja po prostu staję się natychmiast absolutnie pasywna i z wielką taką, powiedziałabym niestety, ambiwalentną przyjemnością po prostu wchłaniam ten obraz, tak? I też on mi daje ten komfort, że on ma ten ładunek polityczny, w sumie bardzo dyskursywny, który łatwo nazwać i z którym się łatwo zgodzić. On jest też jakoś nieprzyjemny, no ale powinno być nieprzyjemnie, no bo jest źle na świecie i wszystko zmierza po prostu do absolutnej katastrofy. No i tak płynę w tym całkowicie. Jak się budzę, znaczy bardzo mi też pomaga muzyka i rytm, tak? Bo to jest totalnie transujące, więc właściwie to się mieści w takiej przestrzeni, mówię, bezpiecznej przyjemności jednak, tak? Tak bym chciała, żebyście się zmierzyli z taką kwestią. No i po drugie, jak się budzę, to budzę się na tekst. I budzę się wtedy, kiedy słyszę te frazy. I one, rozumiem, że tam te dwa zdania z Wyspiańskiego dzisiaj, to jest naprawdę strasznie dużo. To mi gdzieś wybucha w głowie. Dopiero. Także tutaj jakby od razu, no, jakoś bym wam tu zmusiła do bardziej jednak skomplikowanego myślenia o tej polityczności obrazu, tak? Albo zapytała, po prostu postawiła pytanie, w jakim sensie rozumiecie tę polityczność obrazu, jak ona ma przerywać ten ciąg, w którym się znaleźliśmy, bo wydaje mi się, że raczej ona po prostu jest trochę samospełniającą się przepowiednią, tak? Już widzimy tę katastrofę, już ona jest, zrobiliście ją nam właśnie. I że to jest jakoś bardzo... Jest w tym coś bardzo niebezpiecznego. Jest w tym jakaś uwodząca siła, która naprawdę po prostu, jakby wiesz, ktoś wyjmie ten korek i spłyniemy po prostu z tą wodą wszyscy. Że to jest, ja nie wiem, może po prostu bez tego też. Nie, bo to się nagrywa. Prosimy. Tak, że wiecie co, że to jest strasznie ciekawe, bo myślę, że wpisaliście się w ogóle w dużo takich debat, które teraz mają miejsce. Ja nie wiem, czy może Andrzej, ty bardziej to śledziłeś, tą całą dyskusję wokół wystawy w MSN-ie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I ten problem z jednej strony obrazu, a z drugiej strony tekstu jest właśnie centralny dla tej wystawy. I pytanie, czy obraz jest tym, co potrzebujemy w tej chwili. Czy właśnie co ma tą siłę, co ma ten potencjał, co naprawdę ma szansę jakoś tak obudzić. I po prostu totalnie mi się przypomniało z tym, co ty mówisz. Ja miałam dokładnie to samo. Obrazy to są obrazy, które ja już jestem totalnie zneutralizowana. Ja już nic nie czuję, jak widzę te ciała na plaży. Po prostu widziałam to tyle razy. I do mnie to już nie dociera. W momencie, kiedy ona zaczyna mówić, mi się zaczyna coś po prostu palić w głowie, tak?
I to jest też właśnie ciekawe, że totalnie ten kontekst się pojawił właśnie na tej wystawie i to jest szalenie trudne dla artystów wizualnych. Co zrobić dzisiaj z obrazami, tak? I myślę, że po prostu wy się totalnie po prostu jesteście w centrum tego problemu. I też, bo to jest ciekawe, my oczywiście też o tym rozmawialiśmy, o tym właśnie, że ISIS tworzy takie potężne obrazy, ale zastanawiam się, że oczywiście różnica jest taka, że oni je tworzą, a wy używacie found footage. I zastanawiam się, czy to też nie jest ta różnica, że oni jednak tworzą nową mitologię. To jest coś zupełnie innego niż przestrzeń mediów, która jest totalnie to jest totalnie poziom powtórzenia, tak? Totalnie. Tam nie ma takiej mitotwórczej, właśnie kreatywnej niesłychanie, takiej właśnie, aż że buzuje, tak? Ten taki potencjał właśnie tworzenia. A oczywiście ISIS ma absolutnie tak płodną, powiedzmy, wyobraźnię paradoksalnie, tak? Że ona jest w stanie tworzyć te potężne obrazy, ale to nie jest found footage. I to mi się skojarzyło. I jeszcze kolejna rzecz, która też zastanawiałam się w trakcie tej projekcji, bo oczywiście ten tekst jest fantastyczny i po prostu totalnie się... jeszcze inne, że też jest pytanie dla mnie teraz fundamentalne takie, to jest w ogóle ten cały dyskurs wokół ruin. Na ile on dzisiaj w ogóle, dla mnie przynajmniej, jest właśnie taki ważny i jakoś coś uruchamia. Ostatnio czytałam bardzo ciekawy tekst o tym, że jaka jest różnica między ruinami a gruzem, też polityczna. I że ruiny najczęściej są wpisywane w takie bardzo konserwatywne i bardzo takie intelektualno-melancholijne, takie też takie z takim poczuciem końca, tak? Że to są te ruiny Europy, ruiny Grecji i tak dalej, a jaki jest właśnie potencjał taki bardzo oddolny i taki bardzo materialny gruzu, że z gruzu to nikt się nie poczuwa, tak? I nikt nie chce na swojej fladze gruzu mieć, prawda? I kurczę, taka mała przesunięcie semantyczne, można by pomyśleć, a po prostu uruchamia dla mnie myślenie o gruzie zupełnie co innego niż ruiny. I jeszcze tak myślałam też o tej aktorce i to mnie też tak zaciekawiło, bo ona rzeczywiście jest fantastyczna i ten tekst oczywiście jest wspaniały, tak jak powiedziałam, ale bardzo mi brakowało zrozumienia, kim ona jest. To też mówiliśmy chwilę przed, tak? Znaczy, skąd ona mówi, tak? Czy ona jest Polką z Poznania, gdzie chyba było to kręcone, czy chyba tak, w szkole? Czy ona jest tą mityczną postacią, której poszukujecie? Czy ona jest Andrzejem, Tatkiem i Dorotą? A jeżeli tak, to czemu nie ma tej trójki, która tam stoi i tego nie mówi? Rozumiecie, w sensie dla mnie to jest pytanie, kim ona jest. To wszystko. Przepraszam, że tak wszystko naraz też. No my dużo z nią o tym rozmawialiśmy, kim ona jest. Znaczy... Najbardziej... Taki problem, że bardzo... bardzo nie do końca chcieliśmy to nazywać. No tak, no bo jak mówiłeś, to znaczy to trochę, z czym my zostawiamy te obrazy, jest nie do końca nazywane. I u Wyspiaciule to nam się ta postać Rapsoda podobała bardzo, bo to jest taka dziwna postać, no, znaczy jakiś tam żebrak homerycki, który właściwie tego Mickiewicza prowokuje mówiąc mu o ruinach. I tylko, że ona tutaj mówi tekstem rewolucjonistki i Andrzej postanowił, że trzeba ją do szkoły wstawić, że trzeba odzyskać szkołę. No to jest super, to jest... To jest taka też przestrzeń, którą jeszcze możemy nazwać jako taką przestrzeń mimo wszystko autonomą. Jakkolwiek to... Tak. Dopisując pewien pozytywny potencjał, zważając na to, jaki ma negatywny, ale jak patrząc jakby jeszcze dzisiaj na tą sferę pewnych potencjalnych oporów i tak dalej, takich szeroko społecznych, to przestrzeń szkoły masz jakby mimo jakby swojego konserwatyzmu, jakby ja mam nadzieję, że jakby to jest jakaś przestrzeń potencjalnego oporu, tak? Taka jakby w szerokim rozumieniu oczywiście tej szkoły, tak? Ale oczywiście jakby wiadomo, że mam gdzieś na myśli tą formę i co się dzieje, ale też jakiś taki
gigantyczny potencjał jakby oddolny. Tak? To oczywiście to zależy jakby teraz od nauczycielek i nauczycieli i rodziców. To czy jakby na ile w ogóle wejście w tą przestrzeń może jakby spotkać się z radykalnym, a zaczyna się jakby spotykać z oporem, tak? Że, no bo oczywiście zakusy jakby na totalne zinstrumentalizowanie i zawłaszczenie tej przestrzeni jest. Wiesz, czy mi się bardzo skojarzyła ta postać z J.L. Bartana Mary Koszmary, czyli Sierakowski przemawiający na pustym stadionie, co jest też ciekawe, bo chyba chodziło jej o podobne takie silne przesłanie ideologiczne i stworzenie obrazu propagandowego, ale podporządkowanego lewicowej polityce. Czyli chyba coś, co trochę wam chodziło, tak? Stworzenie silnego obrazu, silnego komunikatu jakby tak ideologicznego, nazwijmy to tak, tak? Czy politycznego, świadomości, tak? Społeczno-politycznej, ale właśnie w taki bardzo, który miałby taką silną moc przekonywania, tak? To jest trochę to, co ona, mam wrażenie, próbowała zrobić, tylko rzeczywiście to, co było zupełnie niesamowite w tym projekcie, to jest to, że ona totalnie wymyśliła jego tożsamość, tak? I to było w takim niesłychanie silnym, performatywnym gestem, że ona powiedziała, dobra, zakładamy tą partię, już nie pamiętam, jak ona się tam nazywała, powrotu Żydów do Polski, tak? I no może po prostu, może ona jest po prostu przedstawicielką nieistniejącej partii, tak? Ale w sensie mówię tylko, jakie jest spektrum jakby tego, skąd ona może przemawiać, tak? I też totalnie wierzę, że szkoła zawsze będzie miała potencjał jakiegoś takiego otwierania ludzi. Tak, ja mam zawsze w tyle głowy przy tych tematach, jeżeli chodzi o szkołę, Słonia Gustava Van Santa, który jest jakiś też przestrzenią jakby niesamowitego, jakby wizualnego do jakby doświadczenia jakby tej masakry w Kolumbii, ale też takiego patrzenia jakby na tą właśnie na przestrzeń szkoły, a nie na samą historię tylko i wyłącznie taką fabularną tego zamachu, tych ofiar, tych sprawców i tak dalej, i tak dalej. Że tam jakby się udało mu jakby pracować przestrzenią przede wszystkim. I to jest jakby gdzieś niesamowite, dlatego zauważam, że właśnie jakby w momencie, kiedy pewne doświadczenie traumatyczne wchodzi w taką przestrzeń, to te katalizatory jakby tam są katalizatory, tak? One się jakby gdzieś uruchamiają i one mogą jakby mimo tak konserwatywnej instytucji, jaką jest zawsze szkoła, jakby okazać się gdzieś chroniące. Więc jakby gdzieś się jakiś konserwatyzm pewnie oczyjamy. A wracając do jakby tej Ani, oczywiście myśmy jakby próbowali sobie jakby to różnie nazywać, od tego, że jest kobietą, przez to, że jakby mówimy o jakimś ruchu, ale jakoś gdzieś czuliśmy, że ja przynajmniej mam jakiś taki opór, żeby tego, żeby jakby jej, że oczywiście w pracy nad tym nagraniem, nad tą realizacją gdzieś sobie jakby to nazywaliśmy, ale mam gdzieś jakiś opór, żeby jakby to nazwać konkretnie tu i teraz i powiedzieć tak, bo nie wiem, raczej mam, jakby to jest chyba ta odpowiedź. Odpowiedź jest, że nie wiemy, tak? Po prostu. W tej chwili nie wiemy, kto miał to by być. Oprócz tego, że mamy nadzieję, że ktoś taki będzie, tak? Czy jakaś taka grupa będzie. Ale czuję, bo ja mam też jakiś taki straszny, nakręcony jestem na tą młodzież, w tym sensie, że uważam, że to jest w ogóle przestrzeń pracy. Gigantycznej takiej pracy kultury, artystów, twórców i tak dalej, też takiego. Tego to jest, myślę, że też to już taka dygresja bardzo z boku, ale o tym myśmy wielokrotnie gadali, tak? Czyli jakby na ile też sztuki wizualne, mniej teatr na szczęście, ale jakby trochę przegrały tą młodzież w tym sensie jakby uczestnictwa, świadomości, jakby budowania jakby też z tej przestrzeni jakby takiej jakby dodatkowej przestrzeni jakby dyskusji publicznej itd. Mam wrażenie, że jakby ta jakby świadomość też jakby czytania, jakby wizualności itd. w ogóle jakby nie jest przedmiotem jakby nauki, rozmowy itd., że właściwie trochę jakby wypuszczamy bezbronnych ludzi w świat jakby kompletnie jakby zawłaszczona przez wizualność, tak? I przez jakby manipulację tą wizualnością. Więc jakby uważam, że to jest w ogóle przestrzeń, która jest bardzo ważna i dlatego gdzieś jest jakąś ogromnym potencjałem jakby na wielu płaszczyznach. Więc pewnie dlatego ta szkoła, ale ta analogia jakby z tą pustą przestrzenią
tak jest ważna, tak, bo też było pytanie, jakby, czy ich tam wpuszczać, tak, tych dzieciaków, czy nie, bo jakby się zastanawialiśmy, czy powinni się pojawić w tym obrazie, czy nie, tacy autentyczni z tej szkoły, bo to czy one z Poznania, czy właśnie to w ogóle nie ma znaczenia, to jakby jest poza, ale czułem, że właśnie, że jakby to by było też niebezpieczne, to by było bardzo niebezpieczne jakby w tym przekazie, że stałoby się takie zbyt fabularne, że tak się wyrażę. Ale to jakaś chyba rzecz, od której też radykalnie jakby powiedzieliśmy, że nie, że jakby to jest jakiś rodzaj czegoś podpowionego, jakby struktury takiej dematycznej, fabularnej i tak dalej, i tak dalej. Więc jakiś lęk przed nazywaniem pewnych rzeczy jakby jest i jakby on jest gdzieś celowy i nie na zasadzie jakby kroków w tył, ale raczej takim, jakby, że trochę ja przynajmniej na parę pytań jakby nie umiem odpowiedzieć, tak, chociaż wiem, gdzie one są, tak, i to gdzieś jest przekleństwo, a może nie przekleństwo. Jeszcze to jest ciekawa też rzecz, że właśnie mówiliście o tych takich ruchach, które są w stanie zmobilizować, to oczywiście tak, ale na przykład w przypadku tego Marszu Kobiet w Waszyngtonie, tam się ujawniły też wewnątrz tego marszu bardzo ciekawe pęknięcia i na przykład jednym z tych pęknięć, takim głównym, i też chyba fundamentalnym w ogóle dla kultury amerykańskiej, były kwestie rasowe. Nie wiem, czy śledziliście to, ale tam powstał ogromny konflikt, że to jest taki feminizm białych kobiet, tak? I od samego początku było organizowane przez białe kobiety w tym komitecie organizatorskim, tak? Nie było żadnej czarnej kobiety. I część środowisk właśnie feministycznych związanych z Black Lives Matter z tego powodu też nie przyłączyło się do tego marszu. Więc oczywiście jakby ja też chcę widzieć i jakby myślę, że wszyscy chcemy widzieć w tym takie ponad rzeczywiście, ponad podziałami ruchy, ale też trzeba znaczy patrzeć i widzieć, że one też wpadają w pułapki. No tak, znaczy to samo pęknięcie mamy u nas, tak? Jakby czarny protest ostatnio się podzielił na, nie wiem jak to było w Warszawie, jakie były napięcia między Manifą a strajkiem 8 marca, obserwowałem to w Poznaniu, ono było bardzo mocne i bardzo takie radykalne. W zasadzie jakby takiego, wiecie, jakby, radykalnego podziału, jakby kto nie pójdzie w którym, tak? I też brakło jakiegoś takiego dialogu, żeby to zbudować. Oczywiście jakby tych powodów jest wiele, to jest nie o tym dyskusja, ale jakby jasne, że te podziały są, one się bardzo szybko pojawiają. Pytanie jakby, one się tylko wszystkie, to będzie bardzo radykalne uproszczenie, ale okazuje się, że jakby te podziały jakby pewne potencjalności jakby spychają jakby znowu jakby do starych konfliktów, tak? Do starych kategorii, do starych linii napięć. Taki nie był czarny protest, bo coś przeskoczył, ale po czym jakby się to rozwaliło. Tak samo z protestem w Waszyngtonie, tak samo z jakimś potencjałem ACTA, to się nie powtórzyło przy tych umowach gospodarczych ze Stanami w takiej skali, tak? A mogło. Jedyna dobra rzecz, którą zrobił prezydent Trump, trzeba to podkreślić, że po prostu jednym podpisem przynajmniej uśmiercił tą ustawę, więc jesteśmy wdzięczni. Więc to pokazuje, że jakby ten ruch powinien jakby być w przód, takiego też przeskoczenia, tak? Wielu rzeczy, to jakby to jakby jest jakaś taka intuicja, tak? Ale radykalnego, to jest jakby, że jest w czarnym protestie, no to też jest pytanie jakby o feminizm, polski feminizm, jakby mapę jakby tego, co jakby skuteczności pewnych strategii po tych 25 latach przeszło, a pewnych jakby nie. No to jest jakby kolejny wielki temat, tak, ale on jest w tle, tak? I to też wymaga jakby pewnych, w każdym pewnie obszarze, który gdzieś tam się przewija, jakby pewnie to, o czym myśleliśmy, tak jakby o takiej potrzebie jakby radykalnego przekierowania w ogóle kierunku myślenia, tak? No to są takie bardzo głębokie odmęty procesów myślowych, które były rozciągnięte w czasie bardzo. No i też jak się zastanawialiśmy, kim Ania ma być, to pojawił się artykuł w gazecie o nauczycielkach z Sosnowca, przeciwko którym została sprawa w kuratorium rozpoczęta, bo wzięły udział w czarnym proteście, zdjęcie sobie zrobiły.
i właśnie i wtedy... W kilku miastach. Ile kuratorów oświaty reagowało w Polsce? Tak, jako upolitycznienie szkoły i to nam się wtedy bardzo skojarzyło z tym czego szukaliśmy, znaczy kogo szukaliśmy. No to dla mnie było to na przykład dość czytelne, że to jest taka postać w istocie jakoś bardzo bliska Róży po prostu. Więc nie szukałabym tak bardzo gwałtownie tej tożsamości, bo ona się poprzez tą rewolucyjną myśl tam i rewolucyjne wystąpienie w pustej szkole, trochę utopijne w polskiej szkole, definiuje. Ale ja rozumiem, że fajnie jest rozmawiać o kobietach niż o wizualności, ale jeżeli to jest jeden z wątków, to jest jeden z wątków, a ten podstawowy to jest jednak polityczność obrazu. Dobrze, to opowiem jeszcze, bo pamiętam to pytanie, no. Oczywiście. Wiesz co, to jest oczywiście takie już pytanie jakby o polityczne, czyli jakby ja staram się ją w chwili obecnej jakoś tak definiować jako taką szczelinę. Że jakby uważam, że jakby polityczność jakby to jest jakby pojawianie się jakby pewien szczelin, które jakby może rozszerzać, jakby zagospodarować, to jest jakby pęknięcie w tym, co zostajemy. Tak? Czy jakby tam bym szukał jakby czegoś. Więc jakby gdzieś klucz taki w zderzaniu pierwszej części z drugą, czyli jakby ciągu obrazów z tym nagraniem i z tymi tekstami, to jest jakby jedna główna szczelina, ale tych szczelin jakby jest więcej. I oczywiście mamy jakby to doświadczenie transowe jak najbardziej zamierzone i takiego rozpływania się, do którego za chwilę wrócę, ale z drugiej strony też chodziło o to, żeby jakby, i dlatego pewnie to jakby wymaga takiego trochę powtórnego pewnie oglądania i tak dalej, bo jakby staraliśmy się też jakby te szczeliny też jakby w obrazie wyzyskiwać, tak jakby szukać też takich rzeczy, które gdzieś mają w sobie jakieś takie wewnętrzne pęknięcia, tak jakieś takie zgrzyty, które się rodzą jakby w zderzaniu pomiędzy jednym obrazem a drugim, tak jakieś nieprzystawalności, jakiegoś paradoksu i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś niesamowitym przykładem tego jest ten Breivik, tak, który jakby ten cały rytuał podawania jakby ręki, tak. To jest jakaś taka rzecz, która jest jakby, mimo jakby to jest pierwsza sprawa, tak. Jakby podchodzi sędzia, jakby witają się wszyscy i to jest jakaś taka, to jest dziwne po prostu, tak? To jest jakieś nie takie. I to jest myślę gdzieś bardzo, bardzo, bardzo istotne, bo z tym pytaniem o polityczność to też jest jakby odpowiedź, jakby trochę nie wiadomo, w tym sensie, że jakby czuję, że jakby tego trzeba szukać, tak? I nazywać, myślę, że to jakby są takie dwie pewnie myśli, które czy teorie polityczności, które są gdzieś na pewno mi bliskie, czyli to jest jakby z jednej strony to jest Rancière, tak, tego jakby myślenia o tych właśnie w pewnym sensie też takich szczelinach, tak, szczególnie w tym myśleniu o obrazie, a z drugiej strony to jest ten jakby to myślenie Chantal Mouffe, tak, takiego nie wiem, jak to określić, jednak trochę pozytywistycznego myślenia i takiego przesunięcia jakby z antagonizmu na agonizm i też jakby budowania takiej przestrzeni, która jest przestrzenią jakoś włączającą pewne konflikty w przestrzeni dyskusji i sporu. Tak? To jest bardzo trudne wyzwanie, jak to teraz jakby wykonać na Europie ponownie, ale jakby ona mówi jasno, jakby poprzez jakby działanie w instytucji, a nie wobec czy przeciwko instytucji. Tak? Więc to jest jakieś takie ciekawe, więc to jest oczywiście daleka rzecz, ale jakieś takie mam wrażenie, że jakby nawet to, że zdecydowaliśmy się na coś takiego w instytucie teatralnym, jakby też ma jakieś duże znaczenie. Także gdzieś od początku czuliśmy, że w ogóle też trzeba zupełnie jakby inaczej wejść w tą przestrzeń. Także to też ma jakieś minimalne, ale jakby zupełnie też odwraca przestrzeń tej sali, tak? Tego doświadczenia i tak dalej, że to jakby nie jest czytanie performatywne, tak? Że jakby to jest jednak trochę innego typu doświadczenie. I to mam nadzieję, że przynajmniej dla tej publiczności, która uczestniczy w cyklu, jakby też jest jakiegoś rodzaju szczeliną, tak? W tym doświadczeniu. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź.
Czy jest jakaś satysfakcjonująca takie pytania? Nie, także tak. Zastanawiam się, gdybyście mogli wybrać sobie dowolną przestrzeń albo medium do prezentacji tego, co zrobiliście. Co by to było? Zaszalejcie. MTV, ekran w środku miasta, aplikacja? Myślę, że jednak jakby szukanie przestrzeni tak, takiej otwartej. Znaczy, wydaje mi się, że to jest też rzecz, która jakby tak miał w pierwszym rzucie powiedzieć intuicyjnie, to myślałbym jakby o mapowaniu tego. Jakby o takiej instalacji jakby przestrzeni, wideo jakby z nagłośnieniem i tak dalej, ale która mapowałaby budynek, budynki, plac, jakby rzeczywiście agora w takim klasycznym bardzo myśleniu, jakby szukanie takiego punktu w topografii miasta, gdzie rzeczywiście to może jakby wejść bardzo radykalnie, bo wchodzi w przestrzeń jakby takiego przecinania się jakby ludzi, tak? I to, więc tak, agora w tym sensie byłaby najlepsza i czy to będzie Pałac Kultury, czy to będzie cokolwiek jakby innego, to jakby już ma drugorzędne znaczenie, ale jakby na zewnątrz, tak? Jakby nie ekran w metrze, tak? Tylko sytuacja, która jednak jakby może spowodować paradoksalnie pewną teatralność, tak jakby zatrzymania się ekspozycji i tak dalej, nie? Kto jakby jednak trochę zawłaszcza też tą przestrzeń, nie? Jakby telebimy i jakby tego nie czynią, tak? To pewnie by się dało oczywiście wymyślić, jak to zrobić i tak dalej, ale intuicyjnie to bym to mapował. Chyba, że Tadeusz ma inną. Nie, no to wiesz, jak to wystawić, to twoja broszka. Rozumiem, że przechodzimy do trybu takiego już w pełni kawiarnianego. Tak. Tak? Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Jeszcze dziękujemy Dorocie, której tutaj nie ma, elementowi trzeciemu naszego kolektywu. Mam puste krzesło. Nie dajesz pustego krzesła, żeby aż tak nie tematyzować. Trzeci element, a miał być piąty. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.